Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i państwa gościem jest radny, niezależny Kazimierz Woźniak. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy kontrast od skandalu w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Nietrzeźwy mhm. lekarz mhm. przyjmował pacjentów podczas dyżuru nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Policja pod nadzorem prokuratury zajmuje się tą sprawą. Do podobnej sytuacji doszło na początku stycznia w szpitalu przy Tochtermana. Gdzie lekarka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu. Prokuratura nie wszczęła jednak w tym e, przypadku śledztwa, bo, jak twierdzi, lekarka nie miała w tym dniu żadnej styczności z pacjentami i nie podejmowała procedur medycznych. Panie Radny, kolejny przypadek, tylko przypadek czy możemy już mówić o jakimś głębszym e, problemie w Radomskim szpitalnictwie? Nie, według mnie przypadek, bo chociaż ten, który pan omówił w szpitalu, samo przyjście, że ktoś miał promilę jakimś, to nie znaczy, że ponosi jakąś odpowiedzialność. Jeżeli by przystąpił do wykonywania swoich obowiązków służbowych, czy leczenia chorych, zgadza się, w tym w przypadku tak ponosi odpowiedzialność Myś. karną. Natomiast My. sam fakt, że tylko przyszedł, odwiedził, nie wiem jaki cel, bo od pana pierwsze słyszę o tym, to nie jest jeszcze, nie wiąże się z odpowiedzialnością karną. No i z tego bym tytułu akurat nie robił nie robił tutaj afer, dlatego, że sam nawet jak przedsiębiorca, jako szef firmy, też badamy nieraz pracowników, no i też się zdarzają takie przypadki, że odsyła się rano pracownika do domu, ale on jeszcze nie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków. No tak, tak, to jest przypadek obowiązków. lekarki. To styczni... jest przypadek. Natomiast to, o czym pan mówi, szpital, no to zdecydowanie, odpowiedzialność karna. Ja nie wiem, jaki jest system dopuszczania pracowników do wykonywania swoich obowiązków. Czy to są pracownicy samodzielni, czyli oni mają konkretne godziny pracy i on nie melduje się nigdzie, tylko przychodzi, prawda, rozbiera się, otwiera pokój i przyjmuje. To by świadczyło o tym, że trzeba dopracować system dopuszczania pracowników do wykonywania swoich obowiązków. Ale tu przystąpił. I jeżeli to zostało wychwycone, ponosi pełną odpowiedzialność prawną od tego. No i tu nie ma wyboru. Musi podnieść, dlatego że nie wolno mu było przystąpić. Takie przypadki jak media mhm. nagłaśniają, trafiają się od czasu do czasu. No tak, nie jest to odosobnione. Ostatni, styczeń, nie, ale to proszę tego pierwszego nie brać pod uwagę, bo jeżeli... Ale było blisko też. I była okay, też sytuacja. Ale ona nie wiem, groźna. Czy, ja nie wiem, czy ona miała w tym dniu obowiązki w ogóle służbowe, czy tylko odwiedziła szpital. Także musimy mhm rozgraniczyć. Nie, nie, nie róbmy burzy w szklance mhm. wody, jeżeli faktycznie nic nie nastąpiło, bo to, że osób duży procent spożyła alkohol, to nie znaczy, że wszyscy z tego tytułu są winni i powinni być mhm. karani. To chodzi o wykonywanie obowiązków, że nie może pod wpływem wykonywania, pod wpływem alkoholu wykonywania yy, mhm. obowiązków. No tak, Sam miałem przypadek w sama miesiącu stycznia, że pracownika też wzbudziła niepokój wśród Musiałem pracownika w poprzednim miesiącu ukarać. much. łącznie z Dzienni nieobecności w pracy i pozbawienia premii za to, że no wychwyciliśmy, że był, może nie tak widać było, że mocno, ale po zbadaniu alkomatem wyszło się, że miał jakiś mhm. ilość we krwi tego alkoholu i to są normalne czynności, które każdy mhm. pracodawca powinien wykonywać. Mhm. Tak jak ktoś powiedział, no aferę, bo przyszedł pracownik, nie, dobrze, no tak. żeśmy go wychwycili, nie został dopuszczony do Pracy. Tak, tak. Bo jakby kierownik go dopuścił do pracy, on by też ponosił mhm. odpowiedzialność. No jest tak. odpowiedzialność i pracownika, ale i również bezpośredniego przełożonego. Dlatego mhm. tutaj bardziej mi problem jest ten, jaki jest system, dlaczego on został dopuszczony do mhm. wykonywania swoich obowiązków. A druga sprawa, że przez to, że przystąpił, to z tego tytułu na pewno poniesie karę. Mhm. I też yy, kwestia przypadku dotyczy to szpitala, mhm. dotyczy, dotyczy to lekarzy, a zatem yy, Zawodu o ogromnej odpowiedzialności, odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców Radomia, ziemi radomskiej, a zatem tym bardziej budzi to emocje. Ale panie radny, może jest to też jakieś? W jakiejś mierze pokłosie tego, że w lekarzy w Radomiu jest za mało i być może są oni obarczani zbyt dużą odpowiedzialnością czy liczbą odpo obowiązków. Nie, nie, w naszym roz mieście nie, nie, to nie rozgrzesza. To nie, rozgrze to nie, nie rozgrzesza, ale zastanówmy na to, się patrząc do na dane obowiązków mm. ma obowiązek przystąpić, nie może być pod wpływem alkoholu. Musi tak, być by. Czy to jest lekarz, czy elektryk, mm. czy nie wiem, obsługuje samoloty na lotnisku i tak dalej. Każdy musi być tak. trzeźwy przytomny. Tu się absolutnie no. zgadzamy, ale też popatrzmy na dane Gusowskie z 2020 mhm. roku. W naszym mieście na 10 tysięcy mieszkańców przypada 34 lekarzy. W porównywalnej wielkości Częstochowie 41 lekarzy. Ale w Kielcach... mówimy o lecznicach, w tak. sensie szpitali, czy również z przychodniami? W szpitalach. w szpitalach. W Kielcach 64 lekarzy. Mhm. Natomiast w Rzeszowie 81 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. Wydaje mi się, że to jest liczba, to, to, ta liczba dotyczy, dotyczy wszystkich lekarzy, a zatem mm -hmm. również tych w przychodniach. Dane gusowskie z 2020 roku, jak wspomniałem. No właśnie. Nie wypadamy najlepiej, pani no, na, w porównaniu z innymi panie miastami. Porównywalny okay, zgadzam się, na pewno, mm. na pewno jest za mało, natomiast musimy odróżnić miasta wojewódzkie. Nie bierzmy pod uwagę, dlatego że one mają kliniki, szpital, tak, jak Kielce, MSWIA, olbrzymi szpital, prawda, resortowy, gdzie radomianie też się w nim leczą. Rzeszów, miasto wojewódzkie, one też ma ośrodki o charakterze takim zbliżonym. Do obiektów medycznych. W związku z tym nie porównujmy. Porównujmy się z Częstochową, podobne i faktycznie tu jesteśmy o te 10-20% mniej. Jest zdecydowanie uważam też za mało, ale o czymś to świadczy, że co? Za mało chętnych do leczenia? Chyba że za mało leczymy, yy, szkolimy lekarzy. Bo nie podejrzewam, że jeżeli byśmy mieli nadprodukcję lekarzy, to i w Radomiu by się na pewno znaleźli mhm. chętni. A tu chyba chodzi o to, że system Przygotowywania zawodowego mamy zbyt, w Polsce mhm. zbyt mały nacisk idzie na wykształcenie medyczne. No tak, ale Wydział Lekarski w Kielcach ruszył w podobnym czasie, co w Radomiu, a tam ta dysproporcja między Radomiem a Kielcami jest Ale to ogromna. ja myślę, że nie bierze się mhm. to z tego, tylko dlatego, że mają, mówię, szpitale specjalistyczne jeszcze z dawnych czasów, mhm. kiedy to miasto było wojewódzkie i te szpitale zostały. No mhm. pamiętajmy o tym, że Radom stracił województwo i nie miał szans żadnych starania się o budowę nowych szpitali, a już mm -hmm. szczególnie szpitali resortowych. I to jest właśnie ta strata, co mamy przez to, że, że nie mamy województwa, między innymi. Mm -hmm. e, Chociaż, może... że, no... To teraz już pan prezydent Radosław Witkowski szuka rozwiązania. Już od tak, dłuższego tak. czasu mówi się... Prezydent mówi mm -hmm. o budowie południowego Potrze szpitala. Potrzebie, potrzebie o potrzebie budowę, tak budowy, jest. tak, bo na razie oczywiście mm -hmm. konkretów nie ma, bo nie ma pieniędzy. Dopóki nie będzie programów jakichś, mm -hmm. które by wspierały budowę tego typu mm -hmm. obiektów, to Czy... do... No my, udało nam się zrealizować tą rehabilitację, co uważam, że jest bardzo ważne, szczególnie w obecnych czasach. Mhm. Leczenie pacjentów bez możliwości zapewnienia im później rehabilitacji to w dużych przypadków nie do końca przynosi efekty. Natomiast mamy piękny obieg rehabilitacji, bo jak pan był kiedyś w tym Nagizerskiej starym, no niestety to już, to już nie na te czasy. Mhm. W związku z tym mamy naprawdę ładny oddział mhm. i to trzeba prezydentowi tutaj podkreślić, że Udało mu tu się zrealizować. Byłby już wcześniej, by funkcjonował, gdyby nie COVID, ale dzięki temu, że był, to przynajmniej nam również pomógł roz w rozwiązywaniu problemów covidowych. No tak, ale hmm. czy pana zdaniem budowa trzeciego szpitala w Radomiu, powstanie takiej kolejnej lecznicy, rozwiązałoby ten problem? Na, na pewno by wspomogło, zdecydowanie, bo sama obsada tej lecznicy spowodowałaby, że ten wskaźnik nie byłby 34, tylko załóżmy 40 czy 41, tak mm -hmm. jak w, w Częstochowie. Częstochowie. Mm -hmm. Dokładnie, tak myślę, że muszą powstawać takie ściśle specjalistyczne szpitale. Nie da się leczyć w jednym szpitalu wszystkiego, nie. Trzeba się iść w kierunku takim właśnie szpitalach specjalistycznych, tak jak mamy szpital na Wacynie. Prywatny, co prawda, ale w moim odczuciu funkcjonującym super szpital onkologiczny i schorzenia o, podobnych, o, o podobnym jak gdyby, przebiegu. I on funkcjonuje według mnie bardzo dobrze. I tutaj bez względu na to, czy on będzie prywatny, czy będzie państwowy, ale myślę, że w perspektywie najbliższych czasów. Jeżeli się pojawią tylko jakieś możliwości finansowe, możliwe, że te środki unijne kiedyś się wreszcie pojawią, to myślę, że trzeba w tym kierunku mhm. jeść. No wiemy, że z KPO te mhm. pieniądze nie będą mogły zasilić no, budowy szpitala. Na tą chwilę nie ma, na mhm. tą chwilę nie ma. A szkoda, bo byśmy, myślę, że tereny by się udało, czy na bazie Krychnowic, czy jakichś innych terenów tych południowej części miasta, myślę, że udałoby się taki obiekt zrealizować. No. Panie radny, słowa europosła Adama Bielana, który powiedział w naszym programie, że dobrym momentem, by do wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego doszło, będą przyszłoroczne wybory samorządowe. Wywołały gorącą dyskusję na Facebooku między radnym Łukaszem Podlewskim z Prawa i Sprawiedliwości, a posłem Konradem Frysztakiem z Koalicji Obywatelskiej. Poseł Frysztak zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, że partia okłamała w tej sprawie mieszkańców Radomia. Panie radny, wierzy pan, że w przyszłym roku Prawo i Sprawiedliwość przywróci status miasta wojewódzkiego dla Radomia, a Radom ponownie znajdzie się w elicie najważniejszych miast w Polsce? Panie redaktorze, ręce mi opadły, głowa opada, jak słyszę te słowa. Były deklaracje... Mm. 7 lat temu, czy to 8 lat temu już ustawy podobno były przygotowane, już w sensie były w Warszawie, już był przygotowany projekt wydzielenia Warszawy i uczynienia województwa, yy, które nie obejmowałoby Warszawę i co się stało? Ósmy rok, mija i tego nie ma. Nadchodzą wybory, znów się wyciąga kiełbasę wyborczą. W moim uczuciu akurat przyznam rację tutaj yy, posłowi Frzysztakowi. Kiełbasa wyborcza, bo jeżeli były szczere intencje, to trzeba było 7-8 lat temu to zrobić. Co yy, pan poseł Bielan zrobił przez te lata? Cicho, sza, zupełnie nie był podejmowany temat. A teraz w tym roku wybory robimy województwo. Miną wybory, zapomnimy o województwie. A stracił Radom, zresztą pan Bielan nie jest z Radomia, no powiedzmy sobie szczerze, dlatego chyba on nie zna historii Radomia, nie wie jak co Radomiowi obiecywano, jak likwidowane było województwo nasze, co tu miało nie powstać, miały być rekompensaty, nowe szkoły, nowe obiekty, pewnie i szpital w ramach tych rekompensat by powstał, no i nic, nie dotrzymał Słowa kompletnie. To było za czasów AWS-u, jak pamiętam. Jeszcze to wielu tych posłów AWS-u w tej chwili jest w Sejmie i tak naprawdę powinni się czerwienić ze wstydu, że nie dotrzymali tym miastom, gdzie, które traciły yy, status miasta wojewódzkiego, nie dotrzymano słowa. A szczególnie uważam, że Radom kompletnie, kompletnie nic nie dostał. A przykro mi jeszcze tym bardziej, że szefem komisji yy, tej samorządowej, był poseł z Radomia i, mm. i no niestety i przeprowadził tak to wszystko, że straciliśmy województwo radomskie. No niestety, Kielce w tamtych czasach miały większe widać poparcie. Y, polityczne i utrzymało swój y, status. Mimo, że mm -hmm. też były zakusy w pierwszej wersji, że nie będzie województwa świętokrzyskiego. Mm -hmm. Także niech Tam pan... się udało. Niech pan poseł nie obiecuje po wyborach. Mm -hmm. Jeżeli ma szczere intencje, to do wyborów mamy jeszcze dobre pół roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, że może nie w marcu, ale, nie w kwietniu, ale w maju niech będzie przygotowana ustawa sejmowa, mm -hmm. która nam to umożliwi. No tak europoseł Adam Bielan mówi, uwierzę, że jest wola polityczna. Wtedy uwierzę, nie, to jakieś wole polityczne to są u, u, obiecanki dla naiwnych. Uwierzę wtedy, jak zobaczę. Ma tyle czasu, niech to powstanie, a nie hmm. znowu przed wyborami pojawia się znikąd i, i, i obiecuje. Ja mówię, hmm. chyba za mało historię Radomia i ziemi radomskiej zna. Nie wiem, nadal liczy na naiwnych. Ja wiem, że naiwnych jest dużo i on mm -hmm. chyba się do nich odwołuje. Ja przestałem być naiwny, mm -hmm. staram się twardo stąpać po, po ziemi i po prostu w takie obiecanki nie mm -hmm. wierzę. No albo radny... tu i teraz, albo na pewno nie po wyborach. Mm -hmm. No jeśli nie Prawo i Sprawiedliwość, to kto? Co musi się stać, ktoś, by rada odzyskał status i, miasta wojewódzkiego? Ktoś, kto będzie rządził i będzie odpowiadał swoje deklaracje, będzie je realizował. Mm -hmm. No niestety... No ale nikt, obecnym... nikt poza zapisem o tym nie mówi. Nie wiem, ja nie pytałem innych, mm. a nie, faktycznie nie słyszałem przynajmniej w ostatnim okresie czasu. Poza Nową Lewicą, na tym. która mm. też tu w Radomiu podnosi temat e, e, statusu miasta wojewódzkiego dla Radomia i mm. mówi wprost, że Radomiowi ten status się nie. po prostu powinno, należy. Ja uważam, że powinno być to, o czym się mówiło wcześniej: wydzielenie Warszawy z całego tego rejonu i na tej bazie zrobienia województwa na tym. Dopóki będzie to łącznie z Warszawą. Nie ma racji bytu. Nie ma szans, żeby stało się nie to w przyszłym ma. roku? Yy, w tym roku na pewno nie. Po wyborach to będzie innych problemów dużo i nie, nie będzie. Yy. Ale ja powiem szczerze. Natknął mnie pan tutaj takim tematem. Będę pytał posłów, gdzie będę miał styczność, co sądzą o utworzeniu, wydzieleniu Warszawy, i utworzeniu niezależnego województwa. Mhm, dobrze, na... i to, do tematu na pewno będziemy wracać, bo ten temat w trakcie kampanii na pewno na miastu, pewno będzie... radom i mieszkańcom wiele by to pomogło. Rozwiązałoby nam mhm. część problemów, wiele by nam pomogło. Ale mhm. tym, co już obiecywali, nie dotrzymali, to nie uwierzę. Mm -hmm. I tu już stawiamy kropkę. Moim i Państwa Koniec. gościem był dzisiaj radny niezależny Kazimierz Woźniak. Dziękuję panie radny. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.